kochani, 2 października, gala Fame MMA, postanowiłam się dzisiaj wybrać na nią z braćmi, dlatego idę trochę włos zrobić, jakiś makijaż walnąć i te sprawy. No i oczywiście nie mogę się doczekać spotkania z moim najlepszym kumplem, Piotrem Pająkiem. No ja już tutaj jestem malowana, robi mnie Karolka na piękną kobietę dzisiejszego wieczoru. No i zobaczymy, jestem strasznie ciekawa, jak to Fame MMA wygląda. Tylko oglądałam na pay-per-view, a tak na żywo nigdy. Na pewno Wam będę zdawać relacje. No, także dzisiaj będzie pełny glam. Jak Wam się podoba mój makijaż? Jak zawsze. Boże, wyżej rękę dać, nie? A tak jest łatwiej. Such a waste, such a waste, such a waste. No, my już dojeżdżamy, to znaczy ja dojeżdżam z braciszkami do Gliwiz i dzisiaj posłuchałam Piotra Pająka i pierwszą noc w życiu będę spała w hostelu. No kochani, ja już się w hostelu, także powiem Wam, zaraz wchodzę do pokoju. Wygląda całkiem. Taka stołóweczka. Brat, co będziesz tam jadł dzisiaj? Kawkę sobie można rano zrobić. No kawka rano, także jest na wypasie. Zapalić. Super, sobie można kupić jakieś śniadanie tutaj. Nie, nie, nie. Mój brat jest zawsze głodny. No, my już jesteśmy z braciszkami. Zaraz chodzimy na Fame MMA. Zbliżamy się do celu. Popatrzcie, no jest pięknie, nie możemy się doczekać. Szukam Piotrka Pająka, ale jeszcze go nie ma. Naprawdę to zabiera mnie w piersiach. Te emocje, jakie dzisiaj poczujemy, to będzie coś niezapomnianego. Dziękujemy Wam i oficjalnie rozpoczynamy 11. galę. Przyjechać do Polski, to jeszcze na Fame MMA i nie kupić sobie koszulki z Fame MMA. Także pani mi doradziła, będą fajne podeszki. Wiecie, co jest najlepsze? Że krążę tutaj, chcę sobie kupić jakieś wino, jakiś alkohol. No piwa nie piję. I wszystko są takie kolejki, że nawet mi się nie chce czekać. No i będę musiała po prostu o suchej siedzieć. Runda numer 2. O, pan też chce tutaj? Pewnie, tak. Proszę pana, ale ja to będę opublikować. Na pewno? Pewnie. No to wszyscy jesteśmy. Jak się bawicie, panowie? Super. Alkoholu nie ma. A tutaj już mamy zaraz. Brat, jak się bawisz? Bardzo dobrze. Jakieś koleżanki tam z boku? Tak, taka. Teraz Wardęga już wyjechał. Pierwsza runda. Pierwsza runda. Jedź podany! Taka sytuacja, kochani. A tam się bije Wardęga cały czas. No
mogę powiedzieć. A drugi brat komu kibicuje? Tylko Borys, Mordów, tylko Borys. Także czekamy. Jednogłośną decyzję zwycięży. Jak pan ocenia walkę? Super. Super zadowolony pan jest, że Borys wygrał? Mega był. Ja się też bardzo cieszę. Bardzo emocjonujące. Ale fajnie, nie? Bo tak nasz Polak wygrał, nie? No, także walki się skończyły. Może teraz się dokopię, żeby się napić jakieś lampki wina, bo tak bez alkoholu, mangali. O, silny zawodnik. Dobra, no to lecimy na after. Rewanż na fejm, Mateusz Gawrot. Na zdrowie. Dziękuję. No, także ja się w końcu, kochani, dokopałam i piję sobie winko. Kochani, a ja tutaj poznałam Piotrka Pająka. Żony, tak? Tak. Monie, trzeba, czy Moniki się od razu zdrowie, pokochały. To dwie Monie, to nie jedna. Dokładnie. A tu jest oczywiście Piotrusia, braciszek. Hello. I Pająk. Jak afterek? Tak, siostrę bijesz, czy tylko tak się uczysz? Nie, to tylko ludzi z parki. Takich ma spary partnerów, to ja tutaj na kozaka normalnie z tym panem mogę wjechać. Gdzie ty chcesz zjeżdżać ze mną? Normalnie, na matę. Piotruś! Ale z Piotkiem to ja trenuję w ringu, a z tobą na macie mogę. Ja powiem, to wszystko. Kochani, ja już właśnie wyszłam z hostelu, także taka ładna koszulka, spodyneczki po gali kupione. No i co? Powiem wam w skrócie, że super zabawa, świetni ludzie, naprawdę jestem bardzo zadowolona, że się wybrałam na galę MMA. No i przede wszystkim zobaczyłam się z Piotkiem Pająkiem, to najważniejsze. Także teraz zaplanowałam sobie kolejne podróże, ale o tym już wkrótce w następnych odcinkach. Ale tylko tak dołożę, że myślę o Tajlandii, Turcji i jeszcze są bardzo fajne inne plany. Kochani, to co Monia lubi najbardziej, czyli podróże pociągiem. To wydarzenie Fame MMA 11 zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. I gdzieś tam w głowie mam, jakby się kiedyś może udało, jakbym była w Polsce, zawalczyć na takiej gali? Dlaczego nie? To odpowiadając na wasze pytanie, bo dużo takich pytań często dostanie. Monia na Fame, Monia na Fame. Słuchajcie, na razie mieszkam w Stanach. Kto wie, co życie przyniesie. Buziaczki! Kochani, jak wam się podobał odcinek, wiecie, co macie robić. Łapka w górę i... walcie w dzwoneczek! Woo!